Takim przykładem jest Estonia, gdzie ceny wzrosły o 250%. Na przykład jeżeli będziecie chcieli sprzedać nieruchomość, to będziecie wiedzieli, kiedy wejść na rynek ze swoją nieruchomością, a jeżeli będziecie chcieli nieruchomość kupić, to też będziecie wiedzieli, kiedy taką decyzję podjąć i kiedy rozpocząć poszukiwanie. Cześć, z tej strony Magda i Grzegorz. Od ponad 4 lat prowadzimy kanał na YouTube Kręcimy Nieruchomości, gdzie otwieramy drzwi do wyjątkowych wnętrz z całej Polski. Jeżeli jesteś deweloperem i chcesz, abyśmy pokazali Twoją inwestycję, napisz do nas na kontakt@kręcimynieruchomości.pl. I zrobimy to profesjonalnie. I z pełnym zaangażowaniem. Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku postaramy się przekazać Wam trochę wiedzy, ponieważ w dzisiejszym odcinku skupimy się na takiej analizie technicznej rynku nieruchomości i przekażemy Wam 5 wskaźników, które warto obserwować, żeby wiedzieć, w którą stronę rynek nieruchomości zmierza. Czy czeka nas wzrost cen, czy też te ceny będą spadać. A na koniec tego odcinka powiemy Wam, dlaczego w Estonii ceny nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat wzrosły aż o 250%. Więc zostańcie z nami do końca, a teraz zaczynamy. Moi drodzy, pierwszy wskaźnik, na który chcemy zwrócić Waszą uwagę, to ceny nieruchomości w relacji do zarobków. Jest to wskaźnik, który pokazuje nam, na ile metrów kwadratowych mogą sobie pozwolić Polacy przy średnich zarobkach, czyli wiecie, przy takiej średniej krajowej, jaką zarabiają Polacy w danym roku. Jeżeli ceny nieruchomości idą do góry, a ten wskaźnik zarobków idzie w dół, no to wiadomo, że możemy sobie pozwolić na coraz mniej. Jeżeli te wskaźniki się do siebie zbliżają, no to wiadomo, że możemy sobie pozwolić na większe mieszkania, większe metry kwadratowe, które możemy kupić. I zobaczcie na tym wykresie, jak to wyglądało w ciągu ostatnich kilku lat. Według danych GUS najwięcej metrów kwadratowych mogliśmy kupić w 2017 roku. Było to około 0,85 metra kwadratowego. Obecnie wskaźnik ten spadł do 0,74 metrów kwadratowych i zaczyna się coraz bardziej rozjeżdżać, co sprawia, że z kolejnym miesiącem czy kwartałem Polaków będzie stać na coraz mniejsze mieszkania. Ceny nieruchomości zaczęły nam coraz bardziej uciekać, chociaż nie ma jeszcze takiej sytuacji, jaka była podczas ostatniego szczytu cen w 2008 roku, kiedy mogliśmy pozwolić sobie na zakup pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Jeżeli ten rozjazd pomiędzy cenami nieruchomości i średnimi zarobkami będzie nam się nadal powiększał, no to wiadomo, że wchodzimy w tą sytuację, którą mieliśmy w 2007-2008 roku i wiemy też, czym to się wszystko zakończyło. Kolejny wskaźnik, który warto obserwować, to ilość udzielonych kredytów hipotecznych. Tak jak wiecie z poprzedniego naszego filmu, wartość kredytów hipotecznych w 2021 roku to rekordowa liczba, ponad 500 miliardów złotych łącznej wartości udzielonych kredytów. Także bardzo wielu Polaków, wielu z nas zdecydowało się na wzięcie kredytu, ale od kwietnia zeszłego roku widzimy, że ta ilość wziętych kredytów idzie w dół. W styczniu odnotowaliśmy duży spadek podpisanych kredytów, wniosków kredytowych. Wygląda to w ten sposób, że czym większy popyt na kredyty hipoteczne, tym wyższa cena nieruchomości. Czyli rynek jest uzależniony od dostępności kredytów. Więc w momencie, kiedy ta dostępność kredytów maleje, rynek musi ulec korekcie. Ja przypominam sobie, że chyba w kwietniu 2021 roku po raz pierwszy zaczęły pojawiać się takie spoty NBP z informacją o tym, że stopy procentowe, oprocentowanie kredytów może ulec zmianie i bardzo możliwe, że to już to dawało taki sygnał niektórym inwestorom bądź osobom, które chcą wziąć kredyt, że trzeba się zastanowić, czy na pewno ten kredyt brać. A później od czasu, jak NBP po raz pierwszy podniósł stopy procentowe w październiku 2021, no to widzieliśmy taki naprawdę drastyczny spadek nie tylko samych wniosków kredytowych, ale też samych podpisywanych umów kredytowych. Jak wiemy, wszystko zmieniły podwyżki stóp procentowych i już teraz wiemy, że te podwyżki dotychczasowe stóp procentowych i stawek WIBOR zmieniły na tyle raty kredytowe, że one wzrosły o prawie 50% sprzed okresu koronawirusa. I teraz na podstawie takiego przykładowego kredytu na 300 tysięcy pokażę Wam, jak te stawki faktycznie urosły, ile to będzie w złotych. Dla przykładu kredyt wzięty na 30 lat na kwotę 300 tysięcy złotych. W czasie pandemii płaciliśmy ratę kredytową na poziomie 1139 zł.
Teraz bazując na obecnej 3-miesięcznej stawce WIBOR wynoszącej 5,5%, rata tego kredytu to już około 2100 zł. Więc jeżeli dojdzie do dalszego wzrostu stawki WIBOR do poziomu 6,5% i ewentualnie 7,5%, oznaczałoby to miesięczną ratę na poziomie odpowiednio 2300 i 2520 zł. Co daje nam wzrost przy pierwszej stawce o 100%, a przy drugiej o 120%. Czyli w skali roku oznaczałoby to nadpłatę przy pierwszym scenariuszu prawie 16 tysięcy, przy drugim scenariuszu prawie 18 tysięcy, więc bardzo duża kwota dodatkowo do zapłacenia. Do końca nie wiemy tak naprawdę, ile te stopy procentowe urosną, chociaż na pewno jakieś są przewidywania, ale też nie wiemy, na ile one z nami pozostaną. Ale najpewniej do 2023, do końca tego roku, takie wysokie stopy procentowe będą z nami. Najprawdopodobniej, jeżeli dojdzie do jakiejś korekty, to będzie ona pewnie z początkiem roku 2024. W związku z tym najbliższe 2 lata to prawdopodobnie drogie kredyty. A co za tym idzie? Coraz mniejsza ilość osób będzie mogła sobie po prostu pozwolić na zakup mieszkania. Moi drodzy, kolejny wskaźnik, który warto obserwować, to jest podaż mieszkań i domów. Wiecie, prosta zasada rynkowa. Jeżeli czegoś na rynku jest bardzo dużo, to automatycznie cena tego spada. Jeżeli czegoś na rynku jest mało, to automatycznie cena tego rośnie. I tak samo jest z nieruchomościami. Jeżeli deweloperzy bądź rynek wtórny zasila cały rynek nieruchomości ogromną ilością mieszkań i domów, no to wiadomo, że te ceny będą spadać. Jeżeli mamy trend odwrotny, czyli deweloperzy oddają mniej mieszkań na rynek, jeżeli mniej mieszkań trafia na rynek z segmentu wtórnego, no to wiadomo, że mamy wtedy niedobór nieruchomości, no i te ceny idą do góry. Podaż mieszkań i domów rośnie nieprzerwanie od 2016 roku. Przyspieszyła w 2020 mimo przerwy spowodowanej wybuchem pandemii. Dopiero w 2021 roku mieliśmy spadek wskaźnika rok do roku, ale pierwszy kwartał 2022 rozpoczął się od podaży, która zrównała się z podażą w pierwszym kwartale 2021 roku. I bardzo możliwe, że jeżeli nic się nie zmieni, to w 2022 roku możemy spodziewać się podobnej liczby oddanych do użytkowania mieszkań. Podaż będzie się dalej rozkręcała i sądząc po tym, ile jest teraz rozpoczętych nowych inwestycji mieszkaniowych i patrząc na cykl tworzenia się takiej inwestycji mieszkaniowej, to możemy zakładać, że w drugiej połowie 2023, a na pewno już w 2024, będziemy mieli nadpodaż mieszkań na rynku pierwotnym. Moi drodzy, z drugiej strony interesująco wygląda również wykres rozpoczętych budów domów jednorodzinnych, który napędza się już od kilku lat z roku na rok i wzrosty są od kilku do kilkunastu nawet procent. Od 85 tysięcy w 2015 roku przez 105 tysięcy w 2018 i do aż 122 tysięcy rozpoczętych nowych budów w 2020 roku. A zwróćmy uwagę na to, że ten 2020 rok to był rok pandemiczny. Jak widzicie, wzrost jest znaczący. Możliwe, że Polska zaczyna iść drogą Europy Zachodniej i zmieniają się preferencje mieszkaniowe Polaków. I Polacy wolą mieszkać w domach jednorodzinnych niż w apartamentach. I mimo iż ta liczba rozpoczętych budów troszkę nam wyhamowała w tym 2021 roku. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, kiedy dostępność materiałów budowlanych jest o wiele gorsza. To przypuszczam, że kolejne lata mogą spowodować przywrócenie tego trendu i będziemy budowali coraz więcej domów. Kolejny wskaźnik, który polecamy, żeby obserwować, to jest PKB Polski i wzrost lub spadek poziomu zatrudnienia. Te dwa czynniki są ze sobą oczywiście powiązane, bo jeżeli gospodarka się rozwija, jeżeli PKB idzie w górę, no to automatycznie też idzie w górę wzrost zatrudnienia. Analogicznie, jeżeli PKB spada i gospodarka zaczyna wyhamowywać, no to wiadomo, że wtedy zmniejsza się też poziom zatrudnienia, a nawet zwiększa się bezrobocie. Jeżeli prześledzimy sobie wykres PKB od 2006 roku, to zobaczymy wyraźny wzrost w 2007 roku i spadek zaczynający się od 2008 roku. A teraz na wykres z PKB nałóżmy sobie wykres zmian cen na rynku nieruchomości i widzimy gołym okiem, jak wyraźne mamy powiązanie tych dwóch wskaźników.
Oczywiście, jeżeli sytuacja gospodarcza będzie dobra, to oczywiście będzie to też wpływało na ceny nieruchomości i te ceny nieruchomości będą szły do góry. Zresztą sam rynek nieruchomości jest też bardzo dużym składnikiem PKB Polski i to, jak rynek nieruchomości się zachowuje, czy idzie do góry, czy w dół, to też wpływa na wykres samego produktu krajowego brutto. Na koniec chcieliśmy jeszcze zwrócić Waszą uwagę na to, jak wyglądają ceny nieruchomości w Polsce względem tego, jak wyglądają ceny nieruchomości w Europie. Taki mały bonus dla Was. Jak podaje portal Info, kraje, które mają największe wzrosty cenowe, to kraje zdominowane przez jedno duże miasto. Takim przykładem jest Estonia, gdzie ceny wzrosły o 250%. Przy takich wzrostach to możemy powiedzieć, że Polska ma jeszcze bardzo dużo do nadrobienia. Tak? Jeżeli oni mają 250% wzrostu cen nieruchomości, no to te nasze kilka czy tam kilkanaście procent w ciągu roku to jest bardzo mało. Także w żaden sposób nie możemy mówić o tym, że w Polsce mamy bańkę na rynku nieruchomości. No i właśnie wielu analityków mówi o tym, że właśnie nie mamy bańki, że my tak naprawdę jeszcze nie przeżyliśmy tego epicentrum i nie wiemy, co to tak naprawdę bańka nieruchomościowa, bo te ceny względem cen, które są w Europie i to nie tylko w Estonii, ale Litwa, Czechy, Łotwa, wszystkie te kraje tak naprawdę bliskie nam, czyli sąsiednie, mają dużo wyższe ceny już w tej chwili, więc tak naprawdę nie możemy absolutnie mówić o tym, że nasze ceny są gdzieś tam na górce. Ale ważna jest wiadomość taka, że tak naprawdę te ceny rosną wszędzie tam, tak jak na początku powiedziałam, gdzie te miasta, gdzie te kraje mają jedno kluczowe miasto, takie, które ma na przykład dobre zatrudnienie, infrastrukturę dla rodzin, tam na przykład są dostępne szkoły, są dostępne miejsca zatrudnień, lokale użytkowe, biznesowe, punkty itd. Przepraszam, że Ci przerwę, no ale to w tym momencie możemy powiedzieć, że w Polsce mamy takie dominujące miasto i takim dominującym miastem jest Warszawa, prawda? Tak, ale u nas się mówi o tym, że są tak naprawdę okręgi. Tych okręgów wylicza się nawet 6 czy 9, w związku z tym absolutnie nie możemy powiedzieć. Czyli to takie największe miasta, tak, które są zazwyczaj podawane w statystykach. No to oprócz Warszawy, to co jeszcze możemy mieć? Trójmiasto, no tak? Oczywiście. Kraków. No ale czy Kraków jest takim miejscem tak rozwiniętym gospodarczo jak Warszawa, gdzie większość firm, jeżeli się lokuje jakichś zagranicznych korporacji, no to one przychodzą do Warszawy i wynajmują miejsca, nie wiem, hale magazynowe, nawet to jest centra logistyczne, to jest skupione właśnie w województwie mazowieckim, a w samej Warszawie są centra tych wszystkich firm, które przenoszą się do Polski. Tak, ale tutaj właśnie to, na co zwracają uwagę analitycy, to fakt tego, że właśnie powinniśmy zacząć pracę z tym właśnie, z tą wiedzą, która mówi o tym, że potrzebna jest lepsza infrastruktura właśnie w tych pozostałych miejscach kluczowych, miastach kluczowych, które mogą być dużymi aglomeracjami, czyli dużymi miastami, które mogą pochłaniać równie duży potencjał ludności, jak na przykład w tej chwili Warszawa. Więc tutaj dużo pracy takiej odgórnej, czyli tak naprawdę takiej pracy, którą powinni wykonać politycy, urzędy i wszyscy, którzy przygotowują urbanistycznie miasta, kraje i tak dalej. A jak wiemy, u nas z rozwojem infrastruktury miejskiej i planowaniem przestrzennym bywa różnie. Więc wyzwanie polityki mieszkaniowej w Polsce jest to, żeby zwiększyć liczbę dostępnych lokali w tych ośrodkach, które też dynamicznie się rozwijają, ale też zadbać o infrastrukturę, o poziom zatrudnienia, o wysokość zarobków, tak żeby to ujednolicić, żeby faktycznie te pojedyncze miasta albo jedno z miast nie wybijało się na czele, bo wtedy będziemy mieli taką sytuację jak w Estonii. No tak, czyli jeden ośrodek, który się rozwija, a cała reszta kraju. Tak, po prostu jedno miasto, w którym każdy chce mieszkać, bo tam jest praca, tam jest gdzie mieszkać, a w pozostałych. A cała reszta kraju pracuje praktycznie na ten jeden ośrodek miejski. Miejmy nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie i też te inne właśnie ośrodki, które wymieniliśmy, czyli Trójmiasto, nie wiem, Poznań. Właśnie tak na marginesie, to jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka, jeszcze do innego odcinka, to zauważyłem, że Poznań jest takim miejscem, gdzie
rok do roku rosną ceny nieruchomości gruntowych, ceny nieruchomości budowlanych, ceny działek budowlanych. No w porównaniu na przykład nie wiem, 2020 czy 2021 w Mazowieckim, w Warszawie czy też w innych miejscach na Dolnym Śląsku ceny tych działek się wahały, spadały nawet pod koniec 2021 roku czy z początkiem tego roku bieżącego. O tyle Poznań cały czas idzie w górę, wzrosty nie są jakieś ogromne, ale to jest po kilka procent rok do roku, miesiąc do miesiąca, kiedy w Poznaniu drożeją grunty. Także mamy to Trójmiasto, mamy Poznań, Szczecin, przecież bardzo duża również aglomeracja, Wrocław, tak, na Dolnym Śląsku. I miejmy nadzieję, że te miejsca również będą się rozwijać, żebyśmy też sobie mogli, tak jak, nie wiem, na przykład jak w Stanach Zjednoczonych, migrować i mieszkać w różnych miastach wygodnie, z gwarancją dobrych zarobków. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy i wyciągniecie z niego bardzo wartościową wiedzę dla siebie i będziecie bardziej świadomie patrzyli na rynek nieruchomości i na zachodzące na tym rynku zmiany i na przykład jeżeli będziecie chcieli sprzedać nieruchomość, to będziecie wiedzieli, kiedy wejść na rynek ze swoją nieruchomością, a jeżeli będziecie chcieli nieruchomość kupić, to też będziecie wiedzieli, kiedy taką decyzję podjąć i kiedy rozpocząć poszukiwania. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.